przypadku Morawieckich świetnie widać, dlaczego majątki polityków powinny być jawne. Żona premiera Morawieckiego prowadzi firmę Amicus, która według rejestru firm zajmuje się komercyjnym wynajmem nieruchomości. Według doniesień medialnych posiada także lokale mieszkalne. Tymczasem rząd Prawa i Sprawiedliwości, w którym zasiadał premier Morawiecki, wprowadził rozwiązania prawne, które są skrajnie niekorzystne dla lokatorów i skrajnie korzystne dla firm takich jak Amicus. Zgodnie z tymi rozwiązaniami można wyrzucić lokatora na bruk. W Polsce nieuczciwi politycy mogą dzisiaj bardzo łatwo ukryć swój majątek. Wystarczy podpisać umowę rozdzielności małżeńskiej i już. I majątek znika. Nie trzeba go ujawniać, nie trzeba go ujmować w sprawozdaniach. To jest prawo, które chroni niestety złodziei, oszustów, nieuczciwych polityków. I to prawo, proszę Państwa, trzeba zmienić. To jest szokujące, że z tej luki prawnej skorzystał premier Rzeczpospolitej. I to jest koronny dowód na to, że potrzebujemy zmiany ustawodawstwa antykorupcyjnego. Proszę Państwa, partia Razem proponuje zmianę tego wadliwego prawa. Chcemy, żeby majątki wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z najwyższymi urzędnikami państwowymi były jawne.